Nie wyłączaj tego filmu. Absolutnie. Jeżeli będziesz bezczynny, nie będzie Kwejka, YouTube'a, Facebooka, Instagrama, jakie znamy dzisiaj. Słuchajcie, robię ten filmik na szybko i wybaczcie za jego jakość, ale jest to informacja dla was i w taką formę sobie po prostu wybrałem. Była ona dla mnie po prostu najszybsza i słuchajcie, jak nie interesuję się polityką, to co się teraz dzieje, to jest masakra. I bardzo dużo osób, w tym ja, w ogóle nie zdawało sobie z tego sprawy i nie zwróciło uwagi na to, chociażby dlatego, że jest mundial. W Parlamencie Europejskim kilka dni temu wstępnie przegłosowano dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. I jest to de facto Akta 2.0. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to powiem ci krótko, że jest to cenzura internetu. 6 lat temu pojawiła się Akta, jednak nie weszła ona ze względu na ogromny, po prostu ogromny bunt ze strony obywateli, ale jak widać, nie na tym jest koniec. Dyrektywa, która wstępnie została przegłosowana, zawiera przede wszystkim dwa arcyważne dla nas artykuły. 11 oraz 13. 11 mówi o tak zwanym opodatkowaniu za linkowanie. No brzmi to już jak idiotyzm, prawda? No i tak naprawdę to jest. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli to wejdzie, pokrótce, jeżeli nie zapłacisz, możesz zapomnieć o wrzucaniu na Face'a, Twittera czy Instagrama linku skądkolwiek. Z jakiegoś serwisu informacyjnego, YouTube'a, zapomnij o wrzuceniu piosenki czy jakiegokolwiek innego linku, jeżeli nie zapłacisz. Nie będzie można tego robić za darmo. Piękne, prawda? Artykuł 13 jest dużo, dużo groźniejszy, moi mili. Mówi on o tym, że w praktyce wszystko, co robimy w internecie, będzie cenzurowane, sprawdzane i weryfikowane. Zero wolności słowa w internecie. I opowiem wam to wszystko na przykładach, które nas najbardziej dotyczą. Zaczynając od Face'a i Instagrama, nie będziesz mógł wrzucić zdjęcia z restauracji, z koleżankami w Macu, czy przy wieży Eiffla, bo nie będziesz miał do tego praw autorskich. Nieźle, nie? No kompletny absurd. Więcej, powstaną mechanizmy, które nazywane są tak zwanymi algorytmami, coś na zasadzie tego YouTube'owego, który wyszukuje niebezpieczne treści i oflagowuje je lub usuwa i daje strajki dla twórców, które będą to wszystko weryfikować. Nie będzie można wrzucić komuś na tablicę z okazji urodzin obrazka z tortem, jeżeli nie będziesz miał do niego praw autorskich. Wspomniane mechanizmy będą działały tak, że teoretycznie tylko jeden podmiot będzie miał prawo do konkretnej rzeczy, np. do robienia zdjęć w Macu czy innych jakichkolwiek rzeczy. Będzie to prowadzić do tego, że np. twój kolega, który uczestniczył w wypadku, zapadnie w śpiączkę, a ty będziesz chciał mu napisać na fejsie: hej Marek, będzie dobrze, trzymamy kciuki. I ktoś już to wcześniej komuś innemu napisał, zostanie mu to przez algorytm zaindeksowane i po prostu ten komentarz zostanie usunięty. Albo w ogóle wszystkie serwisy wywalą komentarze, bo nie będzie im się opłacało takich algorytmów wprowadzić. Totalny absurd. Co więcej, może być tak, że frazę urodzinową wszystkiego najlepszego przypisze się do jednego autora. No i co wtedy? Dalej, wszystkie twoje wiadomości, gdziekolwiek ich w sieci nie napiszesz, na fejsie, Instagramie, no gdziekolwiek, będą filtrowane. Zero prywatności, wszystko będzie sprawdzane i cenzurowane. Pod zdjęciem na Instagramie nie będziesz mógł wstawić linka, co wynika de facto z 11, czy użyć jakiegoś hashtagu, którego ktoś wcześniej użył. Kochani, brzmi to absurdalnie, ja wiem, ale taka jest, kurde, smutna prawda. Przejdźmy do YouTube'a, bo aktualnie to mnie najbardziej interesuje, bo niedawno stałem się jego częścią. Cały świat gamingowego YouTube'a umrze, nie będzie żadnego streamowania gier, robienia recenzji, bo twórcy zwyczajnie nie mają do nich praw autorskich. Będziesz chciał zobaczyć patch notes'y czy skróty LCS-ów u Nerwariana? Zapomnij, bo ani transmitujący, ani Damian nie mają prawa, gdyż to nie oni stworzyli League of Legends. Będziesz chciał zobaczyć przeróbkę brązowych? Zapomnij. Sparta, Noxi, Marwek, wszystko to pójdzie do piachu. Praktycznie każda treść, którą tworzymy, będzie w świetle nowego prawa plagiatem i przestępstwem, bo ktoś już coś takiego na pewno zrobił. I będziemy po prostu zadzierali z algorytmem, tak, który będzie nam wszystko blokował. I tak naprawdę, jeżeli będziemy coś takiego robić, to nie będzie to już zadzieranie z jakimś śmiesznym algorytmem YouTube'owym, tylko tak naprawdę z Unią Europejską, co już jest przestępstwem. Pomijam to, jak ogromne pieniądze takie algorytmy będą kosztować i naprawdę małe i średnie serwisy upadną, bo nie będą w stanie takich rzeczy wprowadzić. Słuchajcie, przecież nawet te stworzone przez giganta, jakim jest Google, chodzi mi o te filtrujące treści pod kątem różnych odstępstw i na przykład nawoływania do przemocy, chodzi mi o YouTube'a oczywiście, często się mylą i nie działają po prostu dobrze. Przykład błędnego działania tego algorytmu, proszę bardzo. Algorytm YouTube'owy wyrzucił film NASA z lądowania łazika Curiosity na Marsie, którego NASA tam wysłało. No absurd, tak? Oglądacie Fortnite'a? To oglądajcie, póki jeszcze można. Overwatch, Minecraft podobnie. Skróty meczów, omówienie. No kurde, nie bądźcie śmieszni.
lubicie sobie obejrzeć czasem recenzję filmu czy książki na YouTubie albo w sieci gdzieś indziej? Tego nie będzie. Żadne przeróbki, satyry czy nawet covery będą w świetle tego niezgodne z prawem. Słuchajcie, tak nie może być. Myślę, że śmiało można stwierdzić, że zniknie 80% kanałów na YouTubie. Pamiętacie przykład z życzeniami urodzinowymi? Słuchajcie, ilu twórców w Unii Europejskiej nagrywa vlogi chociażby na białej ścianie? To teraz będzie mógł nagrywać tylko jeden, który takie prawo autorskie będzie miał. Nie będzie można odnieść się do filmu kogokolwiek. Znikną kanały komentery czy informacyjne. Będzie tak, że zostanie bardzo mała ilość twórców z bardzo ograniczonymi możliwościami nagrywania lub będą to filmy po prostu na czarnym ekranie, na co też może ktoś mieć prawa autorskie. No ja pierdolę. Słuchajcie, możemy jeszcze coś z tym zrobić, możemy z tym powalczyć. W opisie zostawiam wam poza kilkoma informacjami, żebyście sami wbili się w temat, bo oczywiście ja robię ten filmik tylko informacyjnie i nie wyczerpię całego tematu. Słuchajcie, tam jest link też do strony saveyourinternet.eu, gdzie wkleję wam go 3 razy, żebyście go przypadkiem nie pominęli, gdzie możemy zgłosić nasz sprzeciw. Wystarczy, że wprowadzimy tam swój adres e-mail oraz nazwę naszego kraju w języku angielskim, czyli Poland, i już możemy to wysyłać. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie tam tamtejszą treść edytować. Również w wielu większych miastach, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi czy Bydgoszczy odbywają się protesty w piątek, przynajmniej w Poznaniu, czyli jutro od godziny 17 do 20. Słuchajcie, kto ma ochotę, może i ma chęć do walki o wolny internet, powinien tam pójść. My z Marlon idziemy na 100%. Nie może być tak, że zabiera się ludziom jedyne wolne medium, z którego, kurde, wszyscy korzystamy. Słuchajcie, internet to nie jest na przykład radio, które, nie wiem, jest puszczane tylko, żeby coś grało w jakichś firmach, czy nie wiem, na budowach, czy gdziekolwiek, czy po prostu puszczane przez starsze osoby, które są do tego przyzwyczajone, tylko to jest medium nas, młodych ludzi, słuchajcie. To jest medium, które codziennie jest odwiedzane przez miliony osób w Polsce. Pewnie sobie myślicie, no coś ty, przecież to nie wejdzie, to jest zbyt chore. No kurde, jak to nie wejdzie, jak to właśnie wchodzi w życie, słuchajcie. 4 lipca jest oficjalne głosowanie. Słuchajcie, każdy kto może, wbijcie na tą stronę z opisu i działajcie. Nie bądźmy obojętni, bo zaraz może się okazać, że wrócimy, kurde, do pisania listów, oglądania przekłamanej telewizji, którą bardzo łatwo się manipuluje i o to właśnie chodzi. Nie interesuję się polityką, słuchajcie, ani aktualną partią rządzącą, ale w tym przypadku zasięgnąłem trochę wiedzy i co się okazało, że nasza ulubiona partia wspiera tą dyrektywę. Takich sobie wybraliśmy, no przepięknie. Im to na rękę, koniec memów z premierami, posłami czy ministrami oraz fałszywych informacji, albo po prostu według nich fałszywych, no bo to są prawdziwe informacje w bardzo większości przypadków, tak? Telewizji też to pasuje, internet co roku kradnie im 1% oglądających, dlatego prawie żadna z takich topowych stacji, no nie ma tam nic o tym. Nie wiem przez kogo został wprowadzony ten pomysł, przez ludzi, którzy zostali zamrożeni w latach 60. i teraz ich odmrozili? Kto wpadł na tak chory pomysł cenzury? Dlaczego nikt nie zrobi tak z telewizją, radiem czy prasą? Naprawdę nie wiem komu tak odwaliło, ale generalnie politycy zasłaniają się tym, że to ma być dla dobra nas wszystkich. Jest to cios w piratów. Gówno prawda. Czy twórcom gier takim jak Riot Games, Blizzard czy Epic Games przeszkadzają na przykład streamy, które będą już zakazane? Oczywiście, że nie, bo to jest reklama dla ich dzieła. Czy recenzja filmu przeszkadza twórcom, gdzie wykorzystywane są treści ze zwiastuna, który każdy zainteresowany i tak już widział? Oczywiście, że nie, bo jest to również reklama. Komu to wszystko przeszkadza? Władzy, która chce to wprowadzić, śmieszne memy z ich wizerunkiem, informacje, które pokazuje nam net? No tego nie zobaczymy w telewizji. Moi drodzy, apel teraz do was wszystkich. Czy mnie lubicie, czy nie, nie ma to teraz tak naprawdę znaczenia. Powinniśmy się wszyscy zjednoczyć. Cały internet powinien stanąć za sobą murem. Nigdy, słuchajcie, o to nie proszę, ale zostawcie pod tym filmem łapkę w górę. Niech dojdzie to do jak największej liczby osób. Niech kreuje się świadomość w mózgach ludzi, bo czasu mamy naprawdę niewiele. Chwała Bogu, że jeden z topowych youtuberów bliżej zaczął nagłaśniać temat. I tak jak za nim nie przepadam, to ze względu na jego zasięgi chylę teraz czoła w jego stronę. Apeluję do wszystkich twórców na YouTubie, którzy obejrzą ten film, którzy oglądają mnie regularnie na przykład, albo od czasu do czasu akurat ten film zobaczą. Czy masz 10k subów, czy masz 1k subów, czy nawet masz kurde 100 subów, ale masz stałą widownię określonych osób, nawet kurde 10. Zrób o tym choć krótki materiał, napisz o tym na grupie na fejsie, gdziekolwiek. Niech ludzie wiedzą i nie dadzą zabrać sobie internetu.
Jeżeli jesteś moderatorem jakiegoś kanału, grafikiem, montażystą, albo zwyczajnie, nie wiem, piszesz z jakimś youtuberem, nie bądź cholera obojętny, bo zaraz będzie tak, że w internecie nic nie obejrzysz, nic nie wrzucisz, a jeżeli to zrobisz, to albo będzie to czyn karalny, albo będziesz musiał za to zapłacić. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że przez te wszystkie nasze protesty, przez tą stronę SaveYourInternet.eu i przez to, że nie tylko w Polsce, tylko w całej, we wszystkich krajach Unii ludzie protestują i wychodzą jawnie na ulicę, to otworzy ludziom oczy, którzy chcą to wprowadzić i zrozumieją, że chcą nam w cudzysłowie wprowadzić po prostu średniowiecze. Słuchajcie, jeżeli nam się nie uda, to bardzo możliwe, że na przykład nasz kanał przestanie istnieć, tak? No bo nie będzie miało to racji bytu, tak? Ale jeżeli nam się uda, moi mili, jeżeli to wszystko się uda, to 4 lipiec będzie mógł być nazwany w internecie dniem niepodległości całego internetu. Ja myślę, że naprawdę jest o co walczyć i ja osobiście będę walczył, mam nadzieję, że wy też będziecie próbować coś z tym zrobić. Dzięki za obejrzenie, moi mili, i mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł dalej tworzyć dla was filmy. Piąteczka dla was. Cześć.